Nasi czytelnicy zgłosili się do nas, aby ostrzec mieszkańców Jaworzna przed parkowaniem, przed lewiatanem przy ulicy Paderewskiego. Zwracam się do mieszkańców Jaworzna, żeby uważali, że podjeżdżając pod sklep Lewiatan, absolutnie nie kierowali się w stronę apteki, tylko bezpośrednio szli do sklepu, ponieważ czeka ich mandat w wysokości 150 zł. Parking przy Lewiatanie, znajdujący się w pobliżu restauracji Dworek, obsługiwany jest przez prywatną firmę Departament Zarządzania Parkingami. Według regulaminu parking do 90 minut jest bezpłatny dla klientów Lewiatana. Czytelniczka ze względu na swój stan zdrowia pierwsze kroki postawiła w stronę apteki, a następnie udała się na zakupy do Lewiatana. Po przyjściu do samochodu okazało się, że czeka na nią mandat. Podchodzę do samochodu, jest mandat w wysokości 150 zł, a zgodnie z regulaminem takiego mandatu uważam, że nie powinnam otrzymać, ponieważ wykonałam wszystko to, co regulamin zawiera. Skorzystałam czyli z usług i dokonałam zakupów w danym sklepie. Więc uważam, że mandat ten nie jest słusznie wystawiony. Jeszcze czasowo się zmieściliśmy, nie? Czas pobytu w momencie zatrzymania parkingu, dokonania zakupów, to jest 24 minuty. Paragon zakupów z Lewiatana został pokazany osobie wystawiającej mandat, jednak to nie przyniosło żadnych skutków. Na miejscu jest pani, która siedzi w samochodzie, obserwuje całą sytuację i jeżeli ktoś, kto od razu nie skieruje kroku w stronę sklepu, tylko gdziekolwiek na bok, nie wiem, czy do apteki, czy nie wiem, jakkolwiek by się wycofał w inną stronę, nawet jeżeli jest na parkingu, ale nie podszedł od razu do sklepu, no to tak na dobrą sprawę jest wystawiany mandat. Osoba wystawiająca mandat tak na dobrą sprawę uważa, że ona wykonuje tylko swoją pracę. I ona nic w tej sprawie zrobić nie może, a jeżeli jest mandat niesłusznie wystawiony, to proszę się do niego odwołać. Kierownik sklepu również nie okazał się pomocny. Na prośbę, rozmowę z panią kierownik sklepu usłyszą, że przykro nam, tak jest sformułowana umowa i tylko czeka was odwołanie. Wezwano na miejsce policję, jednak ze względu na to, że parking znajduje się na terenie prywatnym, nic nie mogli zrobić. Będziemy się odwoływać, dlatego że w momencie zatrzymania się na parkingu dokonaliśmy zakupów w sklepie, czas postoju na parkingu to był 24 minuty i będziemy się odwoływać, ponieważ uważamy, że mandat został niesłusznie wystawiony. Nasi czytelnicy nie zamierzają tak zostawić tej sprawy. Wszystkich poszkodowanych na tym bądź innym parkingu zarządzanym przez DZP w Jaworznie proszą o kontakt pod adresem mailowym dzp.jaworzno@onet.pl. Próbowaliśmy się skontaktować z konsultantem DZP, jednak realizacja takiego połączenia jest płatna 4,92 zł za 1 minutę.